W ciągu bardzo krótkiego okresu czasu potrafiliśmy poukładać klub. Potrafiliśmy go poukładać przede wszystkim organizacyjnie, potrafiliśmy go szybko zlepić z tak zwanych bez urazy szczątków piłkarskich, tak? Czyli szybko dokoptować. Tutaj wielki szacunek dla trenera, tak? Za determinację, za nieprzespane noce, za wszystko, co zrobił. Pokazało to, że jednak można zbudować fajny klub, można zbudować klub, który bardzo fajnie powrótku się pnie do góry. Klub, który przede wszystkim ma wyznaczony cel, tak? Bo wyznaczyliśmy sobie cel utrzymania w trzeciej lidze. To, co trener powiedział, super, że jesteśmy liderem po rundzie jesiennej, powinniśmy być tak samo liderem po rundzie wiosennej, tak? Czyli tak jak trener wcześniej mówił, zawsze będziemy walczyli o mistrzostwo w każdym meczu, niekoniecznie o awans, ale na pewno zawsze o mistrzostwo. I to, co na pewno muszę podziękować jakby wszystkim sponsorom, tak? Którzy do tej pory pomagali klubowi. Oprócz tego, że były pieniądze, które były wypłacane z gminy w formie dotacji, w formie jakby sponsoringu tytularnego ze spółki Jarocin Sport. Chcę podziękować panu wiceprezesowi, panu Dziadkowcowi Pawłowi, tak, za zorganizowanie sponsorów na kwotę około 150 tysięcy złotych, tak, panu Marzyńskiemu na kwotę ponad 50 tysięcy złotych, firmie Domar, firmie ZGO, firmie JFPK, Bankowi Spółdzielczemu, firmie Matysiak, Glazer, Janik, Hydromarko. Łącznie, żebyście państwo wiedzieli, budżet nasz opiewał w tym roku na kwotę około 589 tysięcy złotych. Z tego sponsorzy przynieśli do klubu 270 tysięcy złotych. I po tych miesięcznych takich konsultacjach, jeszcze tam postaramy się wywołania jakiegoś tam, powiedzmy, sponsora, znalezienia, doszliśmy do wniosku, że my musimy zmusić jarocinski biznes w jakiś sposób do tego, żeby zaczęli uczestniczyć w tym klubie. I my jesteśmy w stanie to pociągnąć do pewnej formy, tak? Do pewnej formy finansowej. Powyżej my po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego z tego miejsca, to co powiedziałem, jest bardzo, ale to bardzo przykro z tego powodu, musimy się zrzeknąć funkcji zarządu. Będę chciał wyznaczyć za 2 tygodnie następne walne po to, żeby po prostu, żebyśmy zaczęli o tym problemie rozmawiać, bo to jest problem finansowy, ale to nie jest problem, którego nie da się dosiągnąć. Tu nie brakuje dużo, tak? Tu nie brakuje dużo, tylko problem leży w tym, że ja jako prezes nie mogę pozwolić na to, że co miesiąc się będzie odkładało po 15-20 tysięcy niezapłaconych rachunków. Razy się robi 12 miesięcy, tak? Mamy przykładowo 240 tysięcy zadłużenia. Wie panowie, na to nie stać. Ja i tak wsadziłem swoich pieniędzy, prawie ponad 50 tysięcy ze swoich prywatnych, tak? W klub, żebyście państwo mieli świadomość. Kolega Pepe, kibice, naprawdę szacunek za ostatnią oprawę. Naprawdę byłem dumny, nie mogłem być na meczu z przyczyn rodzinnych, bo żyję na 2 miasta jeszcze, tak? Ale naprawdę serce rosło. Zobaczcie, jednak da się zebrać, tak? Da się zrobić fajną oprawę, da się pokazać wszystkim taką fajną jakość. I naprawdę proszę o to, zróbmy coś fajnego dla tego miasta. Jeżeli zniknie ta piłka, co tu zostanie w tym Jarocinie? Powiedzcie mi, co zostanie w tym Jarocinie? Wszyscy się zastanawiają, bo tutaj młodzi ludzie nie chcą zostawiać. A co ci ludzie tu mają? Nie ma piłki, tak? Za chwilę nie będzie szkolenia dzieci. Zostaną tylko komercyjne szkółki piłkarskie, tak? Jeżeli tego chcemy, słuchajcie, nie ma problemu. My obciążeń dodatkowych, my nie potrzebujemy finansowych. To jest ciężka praca tego gościa tutaj, bo ja wiem, jak on pracuje, tak? Wiem, ile godzin siedzi w klubie, wiem, ile analiz wykonuje dla zawodników, wiem, ile rozmawia z zawodnikami, żeby poprawić ich mentalność. Piotr, to jest siła napędowa zespołu jako kapitan, tak? I tego nikt mu nie zabierze, dopóki on będzie grał w tym zespole, doskonale wiemy, co się działo, jak był Piotr, a co się działo, jak nie było Piotra, tak? To chociażby z tytułu takich ikon, tak? Jak Garbarek, jak powiedzmy Kieliba, jak Skokowski, jak Czabański, chłopacy, którzy tu cisnęli w drugiej lidze bardzo mocno, chociaż dla nich to zrobić, tak? Zobaczcie, ile mamy młodych ludzi z Jarocina w naszym zespole. Jest tak mało zespołów o takim składzie miejscowym, bo ktoś kiedyś nam zarzucił, no ale nie ściągaj, chłopie, tych zawodników tam z Poznania, z tym, bo oni ci rozprzyjeżdżają, wreszcie wyjeżdżają, tak? No posłuchaliśmy tego, co ludzie mówili. Jednak da się grać swoimi zawodnikami, tak? Da się ich wyszkolić,
Tylko oczywiście to wymaga bardzo ciężkiej pracy. Problemem, panowie, jest to, i szanowni państwo, że mi nie stać nawet wziąć trenerowi asystenta. Bo obracamy każdą złotówkę, żeby sztucznie nie nabijać długu klubu. Bo to jest najprościej. Dzisiaj chodzić szeroko, tak? A za chwilę powiedzieć, ej, no sorry, albo mamy 470 tysięcy długo, tak? No nie tędy jest drogą, bo wtedy to już jest całkowity upadek klubu, bo tego już na pewno nikt nie podratuje. Dlatego z tego miejsca, jako zarząd, tak, w imieniu pana Pawła, w imieniu pana Marka, pana Sobczaka, pana Szybiaka i pana trenera i piłkarzy, ja proszę, naprawdę proszę, żeby ktoś dopomógł nam w prowadzeniu tego klubu. Bo my sami tego po prostu nie uciągniemy. Mnie przeraża to, że ten JKS Jarota jako stowarzyszenie, on jest odbierany, nie wiem, tak jakby takie dziecko, taki podrzutek, tak, jakby nikomu nie był potrzebny. No ale jednak na ten mecz przychodzi te między 200-300 osób średniej, tak, ludzie, widzę, się interesują tym. Popracowaliśmy troszeczkę nad stroną medialną klubu, tak, dzięki tutaj koledze Przemkowi, tak, który serce wkłada w to, żeby wszystkie Facebooki, strona, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to wszystko chodziło. Zastanówcie się sami państwo nad tym, że to wygląda tak, że co pół roku musimy stoczyć, dość brzydko nawet nazwać, bój, tak? Tylko że samo to, żeśmy stracili na samym okresie przygotowawczym do wystartowania na jesieni, straciliśmy takiego piłkarza jak Biegańskiego, tak? Które już praktycznie mieliśmy wszystko dogadane, no ale my dalej nie wiedzieliśmy, na czym my stoimy, tak? Musieliśmy potem się posilić na Mani, tak? No, który fajnie wypada, strzela zamki, ale jest kontuzjogenny strasznie i to nas troszeczkę tak denerwuje. Tak? No ale to niestety, no, taka jest piłka. Te obciążenie trzeba rozłożyć na o wiele mniejsze firmy, tak? Które są wśród nas. I panowie, jeżeli tego nie zrobimy, ja tego po prostu nie widzę, jest mi bardzo przykro, bo fajną rzecz zaczęliśmy, ale po prostu ja tego nie jestem w stanie spiąć jako prezes finansowy. Tak? Członkowie zarządu zrzekają się w dniu dzisiejszym swoich funkcji, ale klub musi wybrać nowe władze. Według statutu ma się to odbyć w ciągu najbliższego pół roku od dnia zrzeczenia się. Jednak tutaj po rozmowach, po konsultacji uznaliśmy, że nie chcemy czekać tak długo i chcielibyśmy zwołać kolejne nadzwyczajne zebranie członków JKS Jarota za 2 tygodnie, na poniedziałek 7 grudnia na godzinę 18:00.